Dzisiejszy dzień jest okolicznością ku głębokiej refleksji, bowiem jednym z takich czasów refleksyjnych jest przełom roku. Z pewnością najbardziej refleksyjnym czasem nad przemijaniem jest moment, kiedy żegnamy swoich bliskich, kiedy odchodzą. Ale takim sposobnym czasem do refleksji jest również przełom roku. Nie przywiązujemy do tego dnia jakiegoś kultowego znaczenia. Nie jest to święto. Ale nie da się zaprzeczyć, że każdy z nas, szczególnie osoby w drugiej połowie swojego życia, nieco inaczej patrzą na czas, nieco inaczej rozumieją czas. Ja przypominam sobie, gdy miałem lat naście, a moi dziadkowie mówili, że życie im tak szybko przeminęło, to mnie to strasznie irytowało. Denerwowało mnie, byłem zły, moje głupoty gadają, jakie to życie szybko, kiedy ja będę miał już 60 lat, jak to długo, jak to daleko jeszcze w przyszłość. I wierzę, że dzisiaj młodzież również może podobnie myśli, gdy my starsi mówimy, że życie tak szybko przeminęło. Dziś chcę zatrzymać się przez chwilę, aby pomyśleć nad pojęciem stary i nowy rok, stare i nowe życie. Jak myślicie, jak długo trwa nowy rok? Słyszałem, ktoś powiedział, że nowy rok trwa tylko 1 stycznia. To nawet w kalendarzu niektórych jest napisany nowy rok, a potem już od drugiego to już jest stary rok. No, 31 grudnia, jak to mówimy, żegnamy stary rok, witamy nowy. Niektórzy mówią, że nowy rok trwa cały miesiąc. Jest takie powiedzenie, być może niektórzy słyszeli, cały styczeń, miesiąc życzeń. A więc kto nie zdążył pierwszego, drugiego, to może jeszcze złożyć. Niektórzy mówią, że tak do czerwca trwa nowy rok, a później jest od lipca stary rok. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj przybliżyć wam różnicę pomiędzy znaczeniem stary i nowy, tych dwóch przymiotników, w potocznym życiu, a w tekście biblijnym. Ponieważ w tekście biblijnym mamy kilka przymiotników, kilka rzeczowników połączonych z przymiotnikiem stary i nowy. Mamy stare i nowe przymierze. Mamy stary człowiek, nowy człowiek. Mamy starą ziemię, nową ziemię. Mamy stare życie i nowe życie. I moglibyśmy może jeszcze kilka jakichś rzeczowników połączonych z tymi przymiotnikami znaleźć. W potocznym znaczeniu przymiotnik nowy oznacza tylko punkt początkowy danej rzeczy. Ta Biblia była nowa, gdy została wydrukowana, oprawiona i znajdowała się w sklepie. Ja ją kupiłem, miałem nową Biblię, ale z biegiem lat, czy już po zakupieniu, ona już jest stara, czyli używana, niezależnie od stopnia jej zniszczenia. Każda rzecz, którą używamy, była nowa, gdy ją nabyliśmy, jeżeli pierwszy raz ją używaliśmy.
Bo jeżeli nawet kupujemy przedmiot z drugiej ręki, prawda? Kupujemy używany samochód, to ten samochód jest stary, nie jest nowy. Nowy jest tylko wtedy, kiedy wyszedł z fabryki. Aczkolwiek też możemy mieć pewien dylemat, jeżeli samochód wyszedł z fabryki i nie został sprzedany przez 20 lat, nikt go nie nabył, załóżmy, to czy po 20 latach ten samochód nieużywany jest nadal nowy, czy już jest stary? To nie chcę w tym momencie rozdrabniać tego zagadnienia, ale chcę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy znaczeniem tych samych przymiotników używanych w Biblii. Ponieważ w Biblii przymiotnik stary i nowy mają nieco inne znaczenie, niżeli przyzwyczajeni jesteśmy do codziennego życia. W Biblii przymiotnik stary jest synonimem przemijający, znikomy. Przymiotnik nowy jest synonimem, ma znaczenie wieczny, nieprzemijający. W odniesieniu do nowy, w przypadku człowieka czy istot żywych używamy przymiotnika młody, który jest zamiennym z przymiotnikiem nowy w odniesieniu do przedmiotów. I dlatego, gdy sięgamy do początków naszej Biblii, początków życia, Pan Bóg stworzył wszystko, co na tej ziemi jest, i Adam i Ewa zostali stworzeni do życia w nieskończoność. Bóg nie zaplanował grzechu. To z tym się chyba wszyscy zgadzamy. Mieli żyć w nieskończoność. Czy żyjąc w nieskończoność liczą się lata? Nie. W wieczności, mimo że ziemia kręci się i dzień i noc występuje, i mija tydzień, i mija rok, i mijają kolejne dni, nie ma rachuby. Rachuba jest związana z przemijalnością. Dlatego jako pewną ciekawostkę powiem, że 930 lat żył Adam, tak pisze Biblia, i mamy pewien dylemat, czy te 930 lat życia Adama to jest suma okresu przed upadkiem w grzech i po wygnaniu z Edenu, x plus y, niewiadome obydwie liczby, znamy tylko sumę 930 lat. Tak na ogół jest to podawane. Moim zdaniem 930 lat życia Adama jest okresem już po wygnaniu z Edenu. Bo od tego czasu zaczęto liczyć dni i od tego czasu Adam stał się przemijający. Czyli Adam nie starzał się z upływem lat, jak my to dzisiaj potocznie mówimy, ale Adam stał się starym w momencie upadku w grzech. Zaczął podlegać przemijaniu. I od momentu grzechu nasza ziemia stała się stara i wszystko, co na tej ziemi jest, jest przemijające. Przemija świat i wszystko, co na nim jest. Ale jest coś, co nie przemija. Nawet na tej ziemi jest coś, co nie przemija. Jest coś, co jest wiecznie nowe, nieprzemijające. To jest Słowo Boże. I dlatego, gdy mówimy o starym życiu i o nowym życiu, to nasze życie, które jest naszym udziałem od poczęcia, a potem od przyjścia na świat,
jest życiem starym, jest życiem przemijającym. Dlatego słusznie ktoś powiedział, że nasze życie można nazwać odliczaniem, bo mamy świadomość, nawet nie znając długości naszego życia, mamy świadomość, że każdy przeżyty dzień zbliża nas do tego ostatniego, niewiadomego nam, ale ostatniego dnia życia. Inaczej patrzymy na życie, mając lat 20. Planujemy wtedy na długą odległość. Planujemy wtedy na 30, na 40 lat. Ja już nie planuję na 40 lat, bo mam świadomość, że życie nasze trwa lat 70, jeśli sił starczy, to lat 80, a może trochę więcej, ale każdy żyjący umrzeć musi. Nie ma od tego ucieczki. Dlatego, moi drodzy, gdy mówimy o naszym życiu, to Pan Jezus powiedział do uczonego w piśmie, Nikodema, który już w podeszłym wieku, nie wiemy ile mógł mieć lat, ale jak sam siebie określił, był staruszkiem. Przyszedł ze względu na obawę przed Żydami, przyszedł w mrokach nocy, aby go nie widzieli, że on, uczony, z wielkim autorytetem, idzie do jakiegoś przygodnego nauczyciela, który nie miał żadnego tytułu naukowego, nie skończył żadnej uczelni rabinackiej, ale przyszedł, aby z nim porozmawiać. Przyszedł, aby dowiedzieć się coś od niego. I jak kultura wymaga, rozpoczął od komplementu. Dobrą rzeczą jest, jak z kimś chcemy porozmawiać, to najpierw mu powiedzieć komplement. To jest bardzo cenna wskazówka, moi drodzy. Nawet jak przyjdziesz do kogoś i chcesz mu zwrócić uwagę, to zacznij od komplementu. I właśnie od takiego komplementu Nikodem zaczął rozmowę z Panem Jezusem. My wiemy, że Ty przyszedłeś od Boga. W tym zwrocie, jak Jan zapisał, Nikodem wypowiedział się nie tylko w swoim imieniu. Ten zaimek liczby mnogiej wskazuje, że on wtedy był wyrazicielem myśli również innych, swoich kolegów równie wykształconych, którzy mieli świadomość tego, kim Jezus jest, ale ambicja nie pozwalała im na to, aby Go uznać. Z pewnością rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem trwała znacznie dłużej niżeli relacja Janowa. Ta relacja, jak wszystkie inne, jest olbrzymim skrótem. Nieraz zazdroszczę tym ludziom, którzy rozmawiali z Panem Jezusem i słyszeli wszystko, co do nich mówił. Nie mieli wtedy kamer ani dyktafonów, żeby zapisać. Słuchalibyśmy tego z otwartą buzią. Mamy do dyspozycji tylko ten bardzo skrótowy opis. W każdym bądź razie z tego opisu dowiadujemy się, iż Pan Jezus, odpowiadając Nikodemowi na ten piękny komplement świadomości, uznania jego pochodzenia, odpowiada Nikodemie: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rozmawiając z wieloma ludźmi, stawiam im pytanie i wiecie, nieraz ludzie mając lat 60, 70, może nawet więcej, robią oczy i mówią, proszę Pana, ja pierwszy raz w życiu słyszę o jakimś narodzeniu na nowo.
Czy to znaczy, że reinkarnacja jest prawdą? Ja mam się drugi raz narodzić na tym świecie? No, niektórzy ten fragment Ewangelii Jana wykorzystują jako argument, że Pan Jezus nauczał o reinkarnacji. Ale idea reinkarnacji, która jest powszechną ideą filozofii Dalekiego Wschodu, obca jest nauczaniu Ewangelii Pana Jezusa. Pan Jezus nie mówił o reinkarnacji. Pan Jezus mówił o narodzeniu z wody i z ducha. Siostro i bracie, czy narodziłeś się na nowo? Niektórzy mówią, no tak, słyszałem, ale nie wiem, o co chodzi. Mówię o ludziach wierzących w tej chwili. Dzielą się na trzy grupy. Ludzie wierzący dzielą się na trzy grupy. Niektórzy uważają, że opowiedzenie się po stronie wiary to już jest nowonarodzenie. I są tacy ludzie, którzy nie doświadczyli cudu, bo to jest cud, nowonarodzenia, ale oni twierdzą, że są na nowonarodzeni. To jest jedna opcja. Druga opcja to jest taka, że ktoś doświadczył nowonarodzenia, ale prowadzi stary styl życia. Bo nowonarodzenie to jest powstanie do nowego życia. Życia nie w sensie wegetatywnym, ale w sensie stylu. Bo gdy mówimy, jak nasze życie biegnie, to chodzi o styl naszego życia, o wydarzenia, które przeżywamy. Dlatego stare życie to życie oparte na egoizmie, życie oparte na kłamstwie, życie oparte na przemocy większej czy mniejszej. To jest stare życie, życie oparte na pożądliwościach, życie oparte na zaspokajaniu tego, co mnie sprawia przyjemność. To stare życie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, do wierzących w 6 rozdziale, przekazuje informacje w formie pytania. 3 i 4 werset w 6 rozdziale. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni, a ściśle mówiąc zanurzeni, bo baptizein to greckie słowo, nie ma odpowiednika w języku polskim, bo ten odpowiednik to jest zanurzenie. Czy my nie wiecie, że wszyscy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my, abyśmy nowe życie prowadzili. Czy rozumiesz różnicę pomiędzy starym i nowym życiem? Nowe życie to nie jest tylko początek wyjściowy, a potem, jak to ktoś powiedział w języku polskim, od nowa to samo. Kiedyś usłyszałem jedno z najsmutniejszych zdań, jakie w swej służbie pastoralnej słyszałem. Od pewnej siostry, kiedy po jednym z kazań na temat mocy do zwycięskiego życia powiedziała przy wyjściu: bracie, może słowa i mocne, ale życie i tak potoczy się starym torem. Wysłuchasz dzisiaj kolejnego kazania, wrócisz do domu. Jakie życie prowadzić będziesz w codzienności? A może oceniasz swoje stare życie jako wystarczająco dobre, że nie potrzeba nic zmieniać? No może troszkę tylko pewne rzeczy odrzucić, pewne rzeczy skorygować. Pan Jezus powiedział, że do starej szaty nie można łatać nowymi łatami. Czy rozumiesz to, siostro i bracie? Stara szata i nowa szata.
Pięknie Paweł to w swoich listach mówi, w liście do Efezjan, w rozdziale 4. Przetoż zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, a przyobleczcie się w nowego, który jest stworzony według Boga w świętobliwości prawdy. Czy rozumiesz różnicę pomiędzy starym i nowym życiem? Podkreślam, tu ma bardzo zasadnicze znaczenie zrozumienie, że nowe życie to nie jest tylko punkt startowy. To nie jest tylko punkt początkowy, tak jak w potocznym znaczeniu używamy. Nowy śpiewnik był, gdy wyszedł z drukarni. Punkt wyjścia, a potem już jest stary. Nowa pieśń. Kiedyś mówiłem kazanie na temat starej i nowej pieśni. Nowa pieśń to nie ta, którą pierwszy raz się nauczyliśmy i śpiewamy ją po raz pierwszy. A potem jak już śpiewaliśmy 150 razy, to już stara pieśń. Nowe przymierze i stare przymierze, moi drodzy. Stare przymierze nigdy nie było nowe. Stare przymierze było starym w dniu zawarcia na górze Synaj. I ten błąd popełnia wielu, nawet teologów, którzy mówią, że stare przymierze to było tylko dlatego, że się zestarzało. Ale ono było nowe. I nowe i stare to jest to samo, tylko że odnowione, bo się zestarzało. Nie. Stare przymierze, bracia i siostry, było stare od dnia zawarcia na górze Synaj. A nowe przymierze jest nowe od dnia zawarcia. Kiedy ono zostało zawarte, to odrębny temat. Chciałbym go kiedyś poruszyć w szerszym wymiarze. Dlatego Nowy Rok w tej definicji ludzkiej, rzeczywiście zgadzam się, że trwa tylko pierwszą dobę. I to jest dzień startowy. Kolejnego starego roku, tylko o innej liczbie. Bo do tej pory pisaliśmy 2022, a od tego czasu piszemy 2023. Ale to jest stary rok, który przemija. I dlatego my rodzimy się i jesteśmy starzy od dnia poczęcia. Jesteśmy przemijający od dnia pojawienia się na tym świecie. I jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, jeśli ktoś nie otrzyma nowego życia, to przeminie razem z tym światem. Chcesz żyć wiecznie, siostro i bracie, przyjacielu, młodzieńcze? Chcesz żyć wiecznie? To wiedz, że jeśli się nie narodzisz na nowo, lub jeśli nawet narodzisz się na nowo, ale będziesz prowadził stary tryb życia, nie znajdziesz się na nowej ziemi. Nie znajdziesz się na nowej ziemi. Jaki styl życia prowadzisz? Po co tutaj przychodzisz do kościoła? Po co bierzesz do ręki Pismo Święte? Wiecie, w Psalmie 50 Dawid pisze zdumiewające słowa. W Psalmie 50 od wersetu 14 czytamy: ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby Twoje. I wzywaj mnie w dnu niedoli i wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego życzę Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności, lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Kiedyś myślałem, że bezbożni to ateiści. Ale dzisiaj wiem, że bezbożni mogą wygłaszać nawet piękne kazania. Tak, w kościele chrześcijańskim, w
W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego też. Bo bezbożny to jest ten, kto żyje bez Boga. Kto żyje po swojemu, kto żyje po staremu. A stare życie, powtarzam, bez względu na to, jakie jest szlachetne i dobre, jest stare, jest przemijające. Dlatego czas zastanowić się, po co ja to wszystko biorę? Po co ja to słucham? Po co ja biorę do ręki Pismo Święte? Wiecie, apostoł Paweł ostrzega przed ludźmi, którzy stwarzają pozory pobożności, podczas gdy życie ich jest... Dokończcie. Nie pamiętamy? Otwórzcie swoje Biblię. To jest bardzo ważna rzecz, bo kochani, to ostrzeżenie dotyczy każdego z nas, mnie również. List do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci i piąty werset przeczytam o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Wiecie, jak nazywają się tacy ludzie? Hipokryci. Obłudnicy. Którzy przybierają pozór, stwarzają pozory. Nie oceniaj innych. Zastanów się ty. Wiecie, dzisiaj na ogół chrześcijaństwo, niezależnie od denominacji, zauważa, że młode pokolenie emigruje z Kościoła. W pośród różnych powodów, jak socjolodzy podają, pierwszym, najczęściej podawanym powodem opuszczenia Kościoła i odwrócenia się od Boga jest hipokryzja starszego pokolenia. To jest napomnienie do mnie. To jest napomnienie do ciebie. Jak żyjesz? Po co przychodzisz do Kościoła? Po co bierzesz do ręki Pismo Święte? Bo tak trzeba? Bo koleżanka mnie zachęciła do tego? Czy kolega, sąsiad? Po co przychodzisz do Kościoła? Może posłuchać dobrego kazania? Mnie nie chodzi o to, żeby kazanie było dobre, w znaczeniu przyjemne, miłe. Ja przestałem mówić miłe słowa. Wiecie, często używam tego przykładu, że jeżeli mnie boli gdzieś brzuch, idę do lekarza, to mnie nie interesuje, jak się nazywa lekarstwo. Mnie nie interesuje, czy to będzie tabletka, syrop, czy maść, czy cokolwiek innego. Mnie interesuje tylko jedno, czy to mi pomoże. Wiecie, dlaczego ja w młodości byłem ateistą? Dlatego, że obserwując środowisko, widziałem, że ci ludzie, którzy chodzą do kościoła na co dzień, są nieznośni. Nie wykluczając w tym również własnego domu. Mówię to jako świadectwo. Bo potem zmieniło się wiele i dziękuję Bogu za te zmiany. Ale moi drodzy, czas zastanowić się, bo weszliśmy w kolejny nowy, stary rok. W jednym z wierszy okolicznościowych, noworocznych, taką frazę tylko zacytuję, nie będę mówił całego wiersza, bo rok nowy, nową kartę w darze Tobie daję. Lecz pamiętaj, nie powtarzaj starych błędów na niej. Istotna myśl,
istotna myśl. Zatem wracam jeszcze, aby powiedzieć o tych trzech możliwych opcjach. Pierwsza opcja, powtarzam, to ci, którzy się nigdy na nowo nie narodzili, twierdzą, że się na nowo narodzili. Druga opcja to ci, którzy się na nowo narodzili, ale nie żyją po nowemu, ale żyją po staremu. To jest bardzo niebezpieczne. To są ludzie, którzy będą przeżywali największe rozczarowanie, gdy Pan Jezus powróci. Bo oni będą powoływać się i będą liczyć, że wejdą na nową ziemię, a tam nie wejdą. Ci ludzie podobni są, moi drodzy, do głupiego budowniczego. Ci ludzie podobni są do głupich panien w przypowieściach. A wiecie, co to znaczy głupi budowniczy? To nie był ktoś, kto był infantylny. To nie był człowiek psychicznie chory. Definicja głupoty, którą Pan Jezus zawarł w przypowieści o tych dwóch budowniczych, polegała na tym, że mądry budowniczy to jest ten, który słucha i wykonuje to, co słyszał. A głupi budowniczy to jest taki, który słucha, a robi po swojemu. Nie wykonuje. I ci, którzy czytają Biblię, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, a potem odwracają się i plotkują o innych. To są hipokryci. To są hipokryci. Bracia i siostry, i to jest słowo apelu do mnie i do ciebie, do ludzi wierzących, którzy liczą na zbawienie, chyba że ci jest obojętne zbawienie. To jest ta druga grupa. A trzecia grupa to są ci, którzy na nowo się narodzili i rozpoczęli nowy styl życia. To nie znaczy, że oni nie popełniają błędów. To nie znaczy, że im nie zdarzają się upadki. To nie znaczy, że oni są bezbłędni. Im się też zdarzają upadki. Im się też zdarzają potknięcia. Oni też popełniają grzech. Ale gdy się zdarzy takie zaparcie, to zachowują się jak Piotr, który gdy spotkał się ze wzrokiem Pana Jezusa, spuścił głowę i gorzko zapłakał. I wyszedł i mówi, co ja narobiłem, co ja narobiłem. To jest reakcja na grzech człowieka, który na nowo się narodził. Bo reakcja człowieka, który się nie narodził na nowo, jest taka, com napisał, tom napisał. Wiecie, kto tak powiedział? Com napisał, tom napisał. Stary rok, nowe życie. Dlatego jeśli przychodzisz tu, jeśli przychodzisz do kościoła, do społeczności, zachęcam, zapraszam. To masz tutaj przyjść, aby zostać zachęconym, aby umrzeć z Chrystusem, by z Chrystusem umarł ten stary cwaniak, aby z Chrystusem umarł kłamca, aby z Chrystusem umarł ten, który oszukiwał, by ten stary człowiek, który chce niby zmieniać tak, żeby nic się nie zmieniło. Który chce powiedzieć tak, żeby niby nic nie powiedzieć. Który chce otworzyć się tak, żeby nadal być zamkniętym. On ma umrzeć z Chrystusem. On ma przez wiarę umrzeć z Chrystusem. A ma powstać do nowego życia, do czego zachęcał apostoł Paweł w liście do Rzymian, gdzie czytaliśmy, że przez zanurzenie
Stary człowiek umarł z Chrystusem, a powstaliśmy do nowego życia. Nikodem był zdumiony i pyta, no normalnie pyta, Panie, ale jak to się ma stać? Jak to się ma stać? A Pan Jezus nie tłumaczy mu mechanizmu. Pan Jezus nie tłumaczy mu sposobu. Pan Jezus mówi mu, że to ma być cudem, bo to jest narodzenie z wody i z ducha. Ty nie musisz tego rozumieć. Ty nawet nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Ty masz tego doświadczyć. I Pan Jezus używa znów bardzo wymownego obrazu. Tak jak patrzysz na drzewa i widzisz, że wiatr wiejąc nachyla te drzewa. Ilekroć o tym mówię, przypominam sobie moje dzieciństwo, bo jak byłem małym chłopcem, to myślałem, że ruszające się drzewa powodują wiatr. Tylko się zastanawiałem, kto tymi drzewami rusza. Ale moi drodzy, to nie drzewa ruszając się powodują wiatr. To wiatr nachyla drzewa. I tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Widać, słychać szum, widać to pochylenie, ten ukłon, tą pokorę. To jest narodzenie się z ducha. Nikodem nie daje za wygraną. On dalej pyta, jak to się ma stać. I wtedy Pan Jezus zawstydził tego nauczyciela. Gdy zaczynałem pracę jako pastor, młodzież w zborze w Katowicach, któregoś dnia zapytali mnie, Zenku, czy ty wiesz, co jest napisane w Ewangelii Jana 3:10? A ja wtedy początkujący mówię, nie wiem. No to otwórz i przeczytaj. I ja otworzyłem wtedy i przeczytałem, a ty będąc nauczycielem w Izraelu, tego nie wiesz? Już wiem, od tego czasu wiem. Ale wiecie, takie pytanie postawił Pan Jezus Nikodemowi. Ciśnie mi się na usta drugie pytanie. Niezapisane. To czego ty nauczasz ludzi? Ty jesteś nauczycielem w Izraelu. Pan Jezus powiedział do Nikodema. Pan Jezus to dzisiaj mówi do każdego nauczyciela, który powołując się na imię Chrystusa naucza innych. Czego ty nauczasz ludzi? Jeśli nie wiesz, że najważniejszą rzeczą w życiu jest powstać do nowego życia, nie poprawiać starego, nie łatać nowymi łatami, nie iść do pralni i czyścić plamy, ale przyjąć od Pana Jezusa nowe ubranie i prowadzić nowe życie w starym roku, w starym ciele, niezależnie od tego, ile masz lat. Jeśli rozumiemy, że biblijne znaczenie stary to znaczy przemijający. Siostry i bracia, ten stary człowiek, cwaniak, wyrachowany, musi umrzeć z Chrystusem. Nie ma innego wyjścia, jeśli zależy ci na zbawieniu, jeśli zależy ci na tym, aby kiedyś być z Chrystusem na nowej ziemi. Tam z Nim będą tylko ci, którzy z Nim umarli dla starego życia i powstali do nowego życia. Dlatego odwołuję się i przypominam słowa, które czytał brat Artur na początku. Ja często sprawdzam, czy pamiętacie, co było czytane jako tekst, motto kazania. No właśnie. Niech te słowa wybrzmią w kontekście tych wszystkich myśli poruszonych. Otwórzcie 5 rozdział listu do Efezjan. 5 rozdział. 5 rozdział, 15 przeczytamy i do 18 aż wersetu. Baczcie więc pilnie, baczcie, zwracajcie uwagę. Od tego słowa baczcie jest słowo baczność.
Baczność, tak. Baczcie pilnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Bo jak postępują mądrzy? Ano, przeczytali i postępują tak. A jak postępują niemądrzy? Ano, to samo przeczytali, a robią po staremu. A robią po staremu. Nawet tak mówimy. A więc baczcie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwięzłość, ale bądźcie pełni ducha. To jest to życzenie, którym kończę tą chwilę refleksji, rozważenia. Niech zatem każdy dzień kolejnego starego roku upływa w atmosferze nowego życia. Amen.